No więc proszę Państwa, tak zapowiedzieliśmy, będziemy próbowali się połączyć teraz z naszym gościem. No właśnie. No Czesław, bawna postać, bawna osoba. Gawędziarz, mam nadzieję, że nas tutaj nie zagada za bardzo. Ale dla mnie bardzo, bardzo wielka osobowość, osobistość, nie wiem jak to... O, już mamy na antenie, dobry tak. Wieczór, panie Czesławie, halo. Witam cię, Czesławie, serdecznie. Jak tam, jak pogodę mamy w Warszawie dzisiaj? Jeszcze raz? Jak mamy pogodę w Warszawie dzisiaj? Jak tam sytuacja? No pogoda jest bardzo dobra, no gorąco nawet, niektórzy mówią, dla mnie to średnio, ale wiesz. Czesławie, pozdrowienia serdeczne z Istebnej. Pozdrawiam cię w swoim imieniu, oczywiście Józefa. Jesteś częstym gościem ostatnio w Istebnej, w Trójwsi u nas. A przyleciałeś do Polski w sobotę. Wiem, że jesteś bardzo osobą zajętą w tej chwili. Prowadzimy taką audycję, tak jak ci wspominałem wcześniej, muzyczną. Ja, prawda, artysta, zajmuję się czasami też i taką... Łączymy swoją różne dziedziny sztuki. Ty jako osoba... Chciałbym, żebyś powiedział parę zdań o twoim świecie muzycznym, w fotografii, jaką miałeś styczność z osobami ze świata muzyki. No, to jest duża rzecz, bo robiłem dużo, dużo bardzo. No, ale gdybym tak miał ustawiać hierarchię, kto był najważniejszy, tak, to dzisiaj miałem ciekawą rozmowę, bo byłem u takiego, mam od lat, od 20 może ponad lat, fryzjera, który kiedyś był w hotelu europejskim, tak, a teraz się przeniósł do takiego budynku niedaleko z tego, naprzeciwko Bristolu, budynek bez kantów. A tak, nazwa tego budynku się wywodzi jeszcze od Piłsudskiego, ponieważ jak skończyła się wojna światowa i oficerowie Piłsudskiego przyszli do Warszawy, do Polski, to jeden z nich przyszedł do Piłsudskiego i mówi: panie naczelniku, jest dużo oficerów, nie mamy gdzie mieszkać. I tu mamy taki teren przy krakowskim przedmieściu, chcielibyśmy wybudować taki dom, gdzie byłyby mieszkania dla tych oficerów. A Piłsudski tak popatrzył na niego groźnie i palec wziął, mówi: tylko żeby było mi bez kantów. No i jak to powiedział, to ten wrócił do nich i mówi, opowiadał tą historię. I oni nie wiedzieli, o co chodzi. Czy chodzi o to, żeby nie oszukiwać, ale oni byli uczciwi, czy żeby bez kantów. I ten budynek jest tak zrobiony, że półokrągłe są zakończenia. Nigdzie nie ma tego. Ale zmierzam, że w tym budynku teraz jest ten fryzjer, w którym ja się do którego ja przychodzę zawsze, jak do Polski przyjeżdżam. Tak. No i przyszedłem tam, nie wiem, 10 minut wcześniej i wchodzi taki pewien facet, który ten fryzjer mówi, że proszę pana, ten gość będzie przed panem, bo on ma niewiele do obcinania, to szybko to pójdzie. No ale usiadł jeszcze koło mnie, bo kończył następnego. A ja się pytam, kim pan właściwie jest takim ważnym człowiekiem, że przede mną przekłada i to wszystko. On mówi, no ja tu pracuję w Bristolu. No to ja od razu mówię, no Bristol to genialna rzecz. No tu przyszedłem z Michaelem Jacksonem następnego dnia, bo Jackson przyjechał do Polski 27 w poniedziałek, a we wtorek właśnie przyszliśmy do Bristolu, ponieważ on chciał kupić ten hotel. No i pamiętam, jak weszliśmy, tam taki kiosk był z gazetami na drugi dzień po jego przyjściu i on do tego kiosku wchodzi i patrzy, na pierwszych stronach tych gazet tylko on. On mówi, to ja jestem? A my się śmiejemy, no kto by miał to być? No, cały poniedziałek to jeździli za nami ludzie, reporterzy, żeby fotografować z daleka. Tak, no a ty miałeś, no, miałeś to szczęście, że byłeś też z nim po prostu ramię w ramię. No tak, no w poniedziałek, ta, no to też historia bardzo ciekawa. Znowu przypadek bardzo duży, bo właściwie tak, to są Michael wszystko Jackson, przypadki. Tak, tylko, że te przypadki trzeba analizować. Przyjeżdżam do Polski jak zwykle na wiosnę, czyli koniec kwietnia, początek maja. Tak. I pamiętam, to jest 97 rok, zaczynam przerzucać kanały telewizyjne i widzę, że na CNN podają, że
że jakieś 3 tygodnie przyjeżdża do Polski Michael Jackson. Ja wiem, to wariactwo chyba jest, to jakaś lipa. No ale jak to się powtórzyło ze 3 razy, to mówię, no przecież taka stacja by nie mogła. Nie może kłamać, tak, nie może się. No taki głupot, taki głupot by nie mogła opowiadać. No to sobie pomyślałem, że jeżeli Michael Jackson przylatuje do Polski, to tylko jeden gość może go zaprosić, mój przyjaciel z Nowego Jorku. No i dzwonię do niego, a on krzyczy, mówi, gdzie jesteś? Ja mówię, w Polsce, to przyjeżdżaj do Mariota, bo tu są ludzie z jego otoczenia. No i tak zacząłem cały proces i doszło do tego, znaczy cały proces polegał na tym, że oni za każdym razem, jak Michael Jackson gdzieś jedzie, to oni wynajmują fotografa i kupują wszystkie prawa. Tak. To jest to znane. Ale w związku z tym, że on leciał z Paryża wynajętym jetem, zupełnie inaczej, to fotografa nie było. No i cały przez te 2 tygodnie dyskusja szła, żebym podpisał umowę, dostanę pieniądze. Tak. Dostanę pieniądze. No, ale pozbędą się prawa do zdjęć, tak, do fotografii, tak. Tak. I dostanę pieniądze i wtedy, jak się skończy podróż, to oddaję filmy, no bo to jeszcze były filmy, 97 rok. A ja ciągnęłem do samego końca, że jeszcze nigdy takiej umowy nie podpisałem i nie zamierzam oddać tych filmów. No ale oni do końca myśleli, że mnie pokonają. No i zaprosili mnie na lotnisko. Już stoję przy tym czerwonym dywanie, a ten gość cały czas do mnie mówi, to machnij tutaj tam odręcznie to wszystko, żeby było, to już będziemy załatwieni. A ja mówię, no na razie nie. No i co się stało? Znowu sprzyjało mi to. Szczęście, ponieważ tak. jak Jackson wylądował, to była historia taka, że oni sobie jakby w Polsce nie zdawali sprawy, kim jest Jackson, że to jest po prostu, że na jego punkcie ludzie mdleją, szaleją, bardziej nawet niż na punkcie papieża czy kogokolwiek innego. Tak. No i w pewnym momencie za małą ochronę dali i ci fani przerwali kordon i zaczęli lecieć do nas. I stał helikopter, którym mieliśmy lecieć i wtedy biegiem Jackson pierwszy, potem nas ciągnął i wystartowaliśmy. No i nie podpisałem i tak latałem 2 dni po prostu z nimi. No i w ten sposób stałeś się właścicielem fotografii. Tak, mam prawo do kilkuset fotografii, parę albumów wydałem, to wszystko, jak oni potrzebują nawet, no cię proszę, to muszą wtedy, ode tak. mnie kupować, to muszą kupować. Ale panie Czesławie, ale to jest chyba jedyny przypadek, tak? Czy to komuś się udało ominąć tą procedurę? Czy pan jest jedyny, który tak? No chyba to jest jeden z nielicznych przypadków. Tak, z nielicznych przypadków. Jedyny, to, żeby być przy nim i go fotografować i mieć prawo do tego, co się robiło, to jest rzadkie, dlatego że oni nie lubili być w takiej sytuacji, że mieli kogoś prosić. No. Tak, oni płacili za wykonaną pracę, a dalej już po prostu... fotograf był podpisany nawet nazwiskiem ostatecznie. To no tak, wydałeś też piękny album poświęcony tej wizycie. Tak. Ale powiedz mi, czy sprawisz jeszcze jedną rzecz, bo wiem, że fotografowałeś też i Tina Turner, wiem, że robiłeś sesję zdjęciową Pavarottiemu. Czy jakaś ciekawa historia z tym związana jest też? Tak, ale to jest ciekawsza może historia jest z Czesławem Niemenem. Nie? A właśnie, to tego nie wspomniałem. Wróćmy do mojego imiennika. Tak. To, że ja mam też na imię Czesław, to już w szkole średniej bardzo mi u dziewczyn pomagało, bo one były bardzo, bardzo zakochane w tym Niemenie. Miały te zeszyty wyklejone jego zdjęciami i to wystarczyło. To imię wystarczyło, że już mogłem bliżej podejść do nich. Tak, już miałeś punkty bardzo, tak zaliczone. To już miałem punkty, ale ciekawa historia, bo właśnie Niemena poznałem w Nowym Jorku. On w latach 80. przyjeżdżał. Tak. Michała Urbaniaka i do tego. Razem tak. A właściwie nie wiem, czy dużo ludzi wie, może niewiele, że właściwie ostatnie lata to on bardziej zajmował się fotografią niż śpiewaniem. Tak, sztuką i tak. Przestawił się całkowicie. Jak przyjeżdżał do Nowego Jorku, to chodziliśmy, pokazywałem mu, gdzie kupić sprzęt. Dawałem mu tam programy różne i to wszystko. To jest bardzo, bardzo ciekawa historia, że właściwie ostatnie lata Niemen jeszcze nie odkryty. Ja chciałbym zrobić taką wystawę, rozmawiałem z Dową, może mi się to uda zrobić. Tak, ciekawy temat, tak. Tak. I mam całą serię takich niesamowitych zdjęć, jak Niemen z pewnym, z całkowitym oddaniem klęczy przed innymi ludźmi, fotografuje i robi. No nieprawdopodobne zacięcie miał.
do fotografii. No, genialna postać, zresztą też nasz wspólny przyjaciel, znajomy Józef Skrzek, też razem grali, którego też fotografowałeś, Józka Skrzeka, naszego tutaj też nas często odwiedza. No ale będę cię dalej ciągnął za język odnośnie Tiny Turner. No, Tina Turner, no to co pamiętam do dziś z nią, to te nogi jej po prostu. Najładniejsze nogi, no po prostu bajkowa. Ciekawa historia, ona, ja ją robiłem w Stanach, ale ona potem, nie znam teraz, co się z nią dzieje, chyba wyjechała do Szwajcarii. Pobrała się z Mieszka w Szwajcarii w tej chwili, no i zresztą powstał przepiękny musical oparty na Jerzy Rysie w Londynie. Ta. Widziałem urywki doskonałe. Ale mieszka w Szwajcarii, tak, mieszka w Szwajcarii w tej chwili. Tak, zostawiła Amerykę, nie chciała chyba płacić tych podatków. Tak, ale tam też podatkowy, chyba... Tak, no ale tam też niestety chyba trzeba płacić i może nawet więcej. Tak, ale no bardzo ciekawa. No zresztą bardzo dużo, no Johnny Cash'a robiłem, mam unikalne. Tak, mam całą plejadę. Może to jest pomysł na to, pomyślcie, rzućcie to w eter, może jakiś prezydent jakiegoś miasta się zgłosi, a ja bym wybrał 50 takich muzyków albo... A ja zrobię do tego lustra. Tak, a ty zrobisz lustra i mamy pomysł. Ja wybiorę w ciągu paru dni, nie wiem, 21, zacznę od oczka, takich naprawdę najwyższej klasy, no bo też robiłem tych... Ale poczekajcie, tworzymy historię na żywo. Dobra, ale poczekajcie, bo panie Czesław, z tego co wiem, to lustra i zdjęcia pana to już są w toku, tak? Czy jeszcze coś innego by poszło? Znaczy, no... No teraz byśmy jest, wybrali... No, nowy pomysł. Teraz byśmy wybrali muzyków, aha, no bo tam no, idą, tak, świat muzyczny, no byśmy wybrali takich najwyższej rangi, no po prostu i muzyków, aha, śpiewaków i to jest ciekawy pomysł, bo genialny dlatego, że... pomysł, tak. No dokładnie, tak. No. Czyli muzyka może nas inspirować nie tylko do jakichś tam uniesień duchowych, ale też jest stworzenie pięknej wystawy, prawda? No właśnie. No, wystawa by jeździła, jakiś zestaw muzyków by grał, publikacja koło tego. Pomyślcie o tym, rzućcie to w eter. Ja myślę, że szybko jakiś prezydent będzie dzwonił tam szybko i zadeklaruje. Tak, bo tu mamy pieniądze. Taki zasięg, że wszyscy prezydenci w Polsce. Tak, wszyscy będą... Nie, ale no... Nie, to jest ciekawy pomysł, tak, ja to tak śmiesznie mówię, może ze śmiechem, ale mówię całkiem poważnie, że tą inicjatywą tutaj sobie porozmawiamy z Piotrem i panie Czesławie, to jest do zrobienia. Warto go ruszyć. Tak. I niech pan posłucha, byśmy mogli to zrobić w ten sposób, że na każdym takim, w każdym takim mieście dwa albo trzy zdjęcia mogłyby być na jakiś dobry cel licytowane po prostu. Aha. Ludzie na pewno będą chcieli kupić. No zrobić koło tego duże zamieszanie, zrobić jakiś koncercik fajny, wystawa by krążyła, przygotowana raz może jeździć. Tak. No przecież prosta sprawa. No fantastyczna rzecz, muzyka łagodzi obyczaje. No oczywiście, że tak. Panie Czesławie, a teraz pytanie, podczas tego pobytu nie zamierza pan tutaj zjechać na południe? Nie, no oczywiście. No jak nie zamierza? To siądziemy, pogadamy. Będę, ale na razie nie mogę mówić, ale będę na południu i to dużą rzecz chcą ze mną zrobić, tak. No. Aha. Nie zazajmy tajemnic przed odkryciem, także. Czesławie, jeden z prezydentów chce mnie zaprosić, tak, tylko musimy uzgodnić warunki, tak. No oczywiście, Ciekawe miasto bardzo. Nie chcę nic mówić na razie. Na razie nie zadajmy szczegółów. Czesław, wiem, że zawsze jakaś niespodzianka się szykuje z tobą. Jest to wpisane w życiorys, prawda, i twój. Zresztą w ogóle słuchając ciebie, to twoje życie to wychodzi na to, że to jedna wielka przygoda, prawda? Choćby sam wyjazd do Ameryki był taką, potem tam pobyt i to wszystko, to jest tak ciekawe. Myślę, że do tego też kiedyś jeszcze warto wrócić. No uciekłem w 79, no. Wsiadłem do samolotu, miałem wygłosić referat w Kanadzie, wysiadłem w Nowym Jorku i dostałem, no. Taka była prawda. Zrobiłem pierwszą pielgrzymkę papieża i dwa tygodnie po tym tymi zdjęciami wyjechałem. Tak, i to. No i powstała historia, wielka, wspaniała historia, prawda, Czesławie. Czesławie, zresztą mam nadzieję, że to nie jest pierwsze nasze łączenie się na antenie. Mam nadzieję. Telewizję zróbcie, bo żeby na Skype'ie można było się pokazać to wszystko. Was żebym zobaczył, a tak tylko mówić to jest troszeczkę... Panie Czesławie, już to jest w toku, się pracuje nad tym, nie chcę zdradzać szczegółów, ale to myślę, że dożyjemy tego.
Czesławie, zapraszamy się do Istebnej i do mojej dziupli, do pracowni. Póki co, no co, no, dziękujemy za wspaniałe, no, wspaniałe słowo. No i, mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Okej, wszystkiego najlepszego. Czesławie, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję i pozdrawiamy. Bardzo. Na razie. Na razie, do widzenia. A my co? A my jedziemy z muzyką? Czyli nie, to tak kontynuując amerykański wątek. Nie no, jak wspomniałem wcześniej, no Czesław jest dla mnie bardzo intrygującą osobą. Mam to szczęście z nim współpracować już od 3 lat. Jak słuchałem tej opowieści, tak nawiązałem do tego wyjazdu w galerii, jak on po prostu stracił ten sprzęt i to wszystko, no to jeszcze to przypomnimy, my to mamy nagrane, będziemy to wracać do tego. To jest coś niesamowitego, ale dobrze, no teraz muzycznie. No to wracamy do muzyki.